Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Classic. Moi drodzy, dzisiaj wracamy z powrotem do Corinis, co powinno sprawić, że odpali nam się nowy rozdział w grze. Bo zrobiliśmy spory postęp fabularny. Mamy to. Rozdział trzeci Oko Innosa. Oczywiście się to zbagowało wszystko. Dobra, my jesteśmy tutaj. No i myślę, że się kawałek przybiegniemy, bo na pewno część rzeczy... Nie ma czego plądrować. Czemu te ciała nie zniknęły? Na pewno część rzeczy jest taka, jaka była. Ja na razie żadnych teleportów tutaj nie mam, więc to jest trochę utrudniające takie życie. Ale bywa i tak. Zrobimy co w naszej mocy. Czy ja dobrze poszłam? Nie, oczywiście, że nie. Idziemy tędy. Zobaczymy, czy się poczyniły jakieś zmiany. Może być różnie. Ja się tylko zastanawiam, czy dam sobie radę. No raczej powinnam. Jesteśmy jakby lepsi o tą wiedzę, że wiemy, że wilk może nam zrobić lepszy pancerz. Także to jest na pewno jakiś tam plus. Mamy to. Powinnam sobie poradzić, ale się zapiszę najpierw. Wpadłeś w nasze sidła. Pożegnaj się z życiem. Ała, dobra, podpalił mnie. Oni zawsze takie dziwne dźwięki z siebie wydawali? Nie pamiętam. Ale oberwało mi się całkiem srogo. Niczego tu nie znajdę. No niestety tutaj na przełęczy paladyni nie żyją. Mamy w ogóle teleport na przełęcz, z tego co zdążyłam zauważyć. Także to będzie na pewno rzecz przydatna. I tutaj jest Lester, co ciekawe. No, jesteś nareszcie. Idź lepiej od razu do Xardasa. Mamy problem. To akurat łatwo mi uwierzyć. Od twojej ostatniej wizyty rozpętało się prawdziwe piekło. Porozmawiaj z Xardasem. Czeka już na ciebie. Xardas kazał mi przekazać ci tę runę. Dzięki niej szybciej do niego wrócisz. Spotkamy się na miejscu. Okej, jak dla mnie najbardziej niepokojący jest fakt, że ja tam widzę smoczego zębacza w oddali. I podejrzewam, że to nie jest jedyny smoczy zębacz, jaki tutaj jest. Także jak widać się porobiło, teleportów już mamy całkiem sporo. Pod dziewiątką. Okej, za pierwszym razem ten bez chyba nie zadziałał tak jak powinien. Na razie te potwory zostawiam w spokoju, bo szczerze mówiąc nie zawadzają mi jakoś bardzo w moim życiu. Ale tak, możemy sobie na pewno zdjąć teleport na przełącz do Górniczej Doliny i do zamku, bo nie są nam one ani trochę potrzebne. Świętego Płomienia też w sumie nie używam. To mamy tak do Xardasa i do przełęczy Corinis na razie nie potrzebuję. Okej, jesteśmy pod wieżą. Xardas był na górze. Na pierwszym piętrze. Chyba, że siedzi jakimś cudem na drugim. O, jest tutaj. Hej! Wracam z Górniczej Doliny. Najwyższy czas. Co tam widziałeś? Miałeś rację. W dolinie stacjonuje potężna armia nieprzyjaciela. Orkowie oblegają zamek, a smoki pustoszą okoliczne tereny. Jeśli się nie mylę, wkrótce cała armia ruszy na Corinis. Lester powiedział, że chcesz się ze mną widzieć. Co się tu do diabła działo pod moją nieobecność?
Nasz przeciwnik dowiedział się, kim jesteś naprawdę i że zamierzasz zdobyć oko Inosa. Zdał sobie sprawę z zagrożenia, więc postanowił wyjść z ukrycia i zaatakować otwarcie. Zabawa w chowanego już się skończyła. Jeszcze wczoraj nikt nie wiedział, z której strony nadejdzie cios. Dziś nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Zaatakowali mnie magowie w czarnych szatach. Wróg ma wiele twarzy. Poszukiwacze to właśnie jedna z nich. Ale oni tylko przygotowują teren na przybycie prawdziwego przeciwnika. Zajęli już pozycje w strategicznych miejscach. Teraz czekają tylko na dogodną okazję, by zacisnąć pętlę sideł. Trzymaj się od nich z dala. To potężne magiczne istoty, które za wszelką cenę spróbują cię powstrzymać. Znalazłem wreszcie dowód, którego domagał się Lord Hagen. Co to za dowód? Otrzymałem list od Garonda, dowódcy paladynów w Górniczej Dolinie. Prosi w nim o posiłki. To powinno wystarczyć, by przekonać Hagena. Dobra robota. Co mam teraz robić? Zanieś Hagenowi list od Garonda. Z takim dowodem w ręku zostaniesz dopuszczony do Oka Inosa. Potem udaj się do Pyrokara. To on da ci oko. Musisz koniecznie zabrać ten artefakt w bezpieczne miejsce. Idź już, zanim będzie za późno. Wróg też spróbuje zdobyć amulet dla siebie. Dlaczego Krąg Ognia nie może się o tobie dowiedzieć? Kiedyś byłem wysoko w hierarchii kręgu. Jednak już wtedy podejrzewałem, że kluczem do bariery jest magia demonów. Oczywiście nigdy nie udało mi się przekonać o tym pozostałych magów. Dlatego opuściłem krąg i oddałem się badaniu tajemnic mrocznych sztuk. To zbrodnia, której bogobojni wyznawcy Inosa, dobrzy i cnotliwi magowie ognia, nigdy mi nie wybaczą. Zapewne wiedzą, że wciąż żyję, ale nie mają pojęcia, gdzie mnie szukać. I niech tak pozostanie. No dobra, czyli chyba wiem wszystko. Niestety nie dostałam żadnego teleportu, więc niestety, ale musimy iść na piechotę. Na szczęście tutaj do miasta nie jest jakoś daleko od tej strony. Może zajrzymy przy okazji na farmę Lobarta, chociaż z tego co mi się kojarzy, tam nie ma żadnych questów dla nas ani nic takiego. Ogólnie no dosyć takie spore tupnięcie w nowy rozdział. Mniej więcej podobny plot twist jak w przypadku... Kurde, mogłam się u Xardasa jednak przespać, bo się robi ciemno. Podobny plot twist, jaki był w sumie w jedynce, gdy musieliśmy iść na cmentarzysko, a później właśnie Iberion umarł. Łóżko jest jakieś na górze chyba, nie? Niepotrzebnie tam schodziłam tutaj na dół. Bo kurczę, mogłabym odpalić święty płomień, ale wolałabym iść za dnia. Niż w nocy. Ale będę smutna, jak tu nie będzie nigdzie łóżka. Jest. Super. Wynocha z mojego łóżka! A Lester tutaj śpi, w ogóle cześć. Oh my god. Chwila. Nie wyglądasz najlepiej. Mój ból głowy nie ustępuje nawet na chwilę. Szykuje się coś dużego. Chyba muszę najpierw odpocząć. Serio? Mieliśmy się spotkać u Xardasa, a ty nic nie mówisz? Dobra, nie wnikam. Jest ranek? Dobrze się przespałam? Tak, jak najbardziej. Super. Naprawdę świetnie. Dobra, idziemy. Można by było sobie wziąć łuk do ręki i spróbować coś nowego namierzyć. Jak będziemy szli później do klasztoru po Oko Inosa, to myślę, że najpierw wstąpimy do najemników, żeby się nauczyć walki bronią dwuręczną. Bo mamy 45%, ja mogę się nauczyć aktualnie na pewno piątkę. Może wbijemy nowy poziom. Tak, wbijemy nowy poziom, więc możemy się nauczyć wtedy do 55. No i będziemy już coraz bliżej tego, żeby założyć coś lepszego. Znaczy założyć, lepiej się posługiwać bronią. Ale zanim, to też będę chciała... Dlaczego tutaj są wargi? Ktoś mi to wytłumaczy? Znaczy wiecie, ja już wiem, że ja się mogę z nimi bić, tylko gdyby tak podchodziły pojedynczo... Ja pierdziu.
No tak, to się nie... Nie ma opcji. Z jednym sobie poradzę, ale nie z dwoma. Dobra, obejdziemy je. Może to głupie, a może nie. O kurde. Nie spodziewałam się. Wpadłeś w nasze sidła. Pożegnaj się z życiem. Co tu się dzieje? Jak ja mam stąd wrócić w ogóle? Ale ty wydajesz dziwne dźwięki. Sporo biją w ogóle. Czy ja tędy przejdę? Czy właśnie zrobiłam największy błąd mojego życia? Dobra, przejdę. Bo wiecie, ja nie chcę się z wargami bić po prostu. Bo one w grupie stanowią problem. Mimo wszystko. Dobra, więc zróbmy zapis, bo nie chcę teraz powtarzać tego, co udało mi się zrobić. I biegniemy do miasta. Nie spodziewałam się, że to będzie takie trudne. Podobno Kantar powinien mieć dla nas teraz nową broń, bo się zmienił rozdział, więc sprawdzimy. Sprawdzimy też u Hakona, czy się coś pojawiło. I u najemników, ewentualnie u Karima. Nie, u Kaleda, sorry. Gościu się nazywa Kaled, nie Karim. Dobra, jest owca, baran, dobra, tu jest raczej bezpiecznie. Czy coś w tym stylu. Nie wiem, dlaczego gra mi zaczęła klatkować teraz. Czy w ciągu kilku ostatnich dni wydarzyło się coś nowego? Po prostu idź ścieżką do miasta. Jeśli natkniesz się na faceta w czarnej szacie, dowiesz się, co się wydarzyło. Czy mężczyźni w czarnych szatach już tu byli? Tak. Krążą dookoła nas od paru dni. Moim zdaniem przyszli tutaj prosto z piekła. To super. Jak twoje owce? A tak jakby faktycznie cię to interesowało. Masz chyba inne zmartwienia. A co ty możesz wiedzieć o moich zmartwieniach? Ech, wy najemnicy myślicie daleko o jednym. Jak mogę wyłudzić od innych ich ciężko zarobione pieniądze? O co ci chodzi? A wszystko przez to wstrętne wińsko, którym wino tak strasznie mnie spiło kilka tygodni temu. Nie wiem, jak to się stało, ale zgubiłem wtedy moją laskę. I oto tyle zamieszania? Łatwo ci mówić, nie należała do ciebie. Nie przepracowuj się. Zjeżdżaj stąd! Okej, ja dostałam laska Maleta, jest takie zadanie normalnie. Malet zgubił swoją laskę, był wtedy zupełnie pijany, więc nie podejrzewam, żeby się zbytnio oddalił od farmy Lobarta. Zguba na pewno gdzieś leży w pobliżu. Ja się nie spodziewam, że jest jakiś taki w ogóle quest, nie? Dobra, to chodźmy jeszcze do Lobarta zapytać, czy on może ma coś do powiedzenia. Co nowego na farmie? Już nie daję rady. Znienacka pojawili się tutaj ci goście w czarnych kapturach. Chyba oszaleję. Rozmawiałeś z tymi odzianymi na czarno mężczyznami? Jasne. Nie miałem zresztą wyboru. Chyba kogoś szukają. Czemu nic nie zrobisz z tymi zakapturzonymi postaciami? Bardzo bym chciał, ale się boję. Widziałem, jak spalili jednego człowieka żywcem. Tak, po prostu. Czemu miałbym ryzykować życiem? Czemu nie zabierzesz żony do uzdrawiacza? Powinniśmy pójść do miasta i zobaczyć się z Watrasem, ale nie mogę się stąd ruszyć, dopóki to całe zamieszanie się nie skończy.
Okej, to widzę, że żona jest chora. W ogóle fajnie, dobrze, że tutaj przyszłam w sumie. Nie wiedziałam w ogóle, że tutaj tyle się dzieje. Hej. Dobra, z nią nie pogadam. Myślałam, że leży chora w łóżku czy coś, a jednak nie. Dobra, wino powinien być chyba na polu. Albo i nie. Albo tutaj jest, po tej stronie. Może będzie coś wiedział o tej lasce. Jak ci się wiedzie? I jeszcze te psubraty w czarnych kapturach. Ktoś powinien poodcinać im te kapturzyska razem z zawartością. Okej, czyli nie dowiem się zbyt wiele. Na razie zostawimy sprawę tej laski w świętym spokoju. Pójdziemy prosto do miasta, do Lorda Hagena. Widzę, że się nie obejdzie bez walki z tymi zakapturzonymi dziadami. Tam jest! Trzeba dać wkryta, bo jest naprawdę słaby. Przynajmniej się do nich obłowię tymi miksturami, bo to jest przynajmniej jakiś tam plus. Dobra, pozwólcie, że będziemy to przewijać, bo oni będą gadać jedno i to samo. Mój pan domaga się twojej głowy. Nie ma już dla ciebie ratunku. Okej, tego nie słyszeliśmy, więc tego nie przewinęłam. Coś cię ciśnie i dusi, cudownie. Dobra, przynajmniej fajny exp jest z nich. I rzeczy. No widzicie, już tak blisko miasta nie podejdą, bo by strażnicy mieli takie: ej, kim wy jesteście, co tu się dzieje? Dobra, nie ma żadnej informacji. Nie mów, że o tym nie wiesz. O Boże, co tutaj się dzieje w ogóle? Przecież dobra, bo ja mam tutaj parę rzeczy do zrobienia. Tu jest bodajże obywatel? Tutaj jest Fernando i dla niego mamy rzeczy. Byłem w Górniczej Dolinie. I co? Jak wygląda sytuacja? Złoża się wyczerpały. Nie warto prowadzić prac dla kilku skrzyń rudy. To niemożliwe. A więc jestem zrujnowany. Co z naszą umową? A teraz słówko o twojej nagrodzie. Proszę, weź ten pierścień. Dziękuję. Z czego się teraz utrzymujesz? Jestem zrujnowany. Powinienem był posłuchać ojca, kiedy mnie ostrzegał, żebym trzymał się z daleka od górnictwa. Okej, dostałam pierścionek i to bym chciała na pewno sprawdzić. Maksymalne punkty trafień plus 10. Dobra, może być. I te pazury były dla Lutero bodajże. Kusza, pazury. Tak, Lutero chciał. Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Coś nowego? Widziałem już takich jak ty. Porozmawiaj. Dobra, to już wiem, bez sensu. To co, idziemy od razu do Lutero jeszcze oddać pazury. Kurczę, co tutaj się dzieje w ogóle w tym mieście, nie? Nie wiem już, w co wierzyć. Hej! Mam tu dla ciebie pazury bardzo niezwykłego zębacza. Moi klienci się ucieszą. Oto pierścień, który ci obiecałem. Drugi pierścień? Mogę z tobą handlować. Mogłam wcześniej, nie wiem. Taktyka walki. O, to byśmy kupili, ale 5000. Sztuka walki. Broni jednoręczne, no dwuręczne, dobra. To wiesz co, gościu, ja ci coś opchnę. Co ja tutaj mogę ci opchnąć? Rozdrabniasz, nie potrzebuję tego, skrzyneczka. Wiesz co, te blanty, no nie wiem, czy mi się to przyda, czy niekoniecznie. Złoty pierścionek, miotła. Skóry trzeba będzie do Bospera oddać. Mam sporo pazurów, więc może wziąć wszystkie. I teraz taktykę walki mi daj. Gdybym sama tego nie widziała. I na razie nie będziemy tego czytać, dopiero później. Sprawdzimy przy okazji, jak tutaj nasz pan handlarz. Siema, cześć, Salandril. Pokaż.
Okej, to jeszcze nie masz żadnych stałych mikstur, o ile w ogóle będziesz je miał w tym momencie, w tej grze. No, widzę, że cena nie poszła niżej, jeżeli chodzi o tę książkę. Chociaż wydaje mi się, że daje tylko plus 5 ta książka w Nocy Kruka, tutaj pewnie plus 10, znając życie. Ale nie wiem, kupiłam to i mam nadzieję, że nie pożałuję. Od razu pójdziemy też do Pospera oddać skóry. A no i przede wszystkim chodźmy do Lorda Hagena, bo już prawie stąd wyszłam, a nie poszłam do najważniejszej osoby, nie? Masakra. Ale młyn się tutaj zrobił. Przynoszę ci wieści od Garonda. Proszę, kazał mi wręczyć ten list. Sytuacja jest groźniejsza niż przypuszczałem. Ale mów, mów, co się dzieje w Górniczej Dolinie. Paladyni zabarykadowali się w tamtejszym zamku. Oblega ich horda orków. Wielu żołnierzy poległo. Zostało też bardzo niewiele rudy. Obawiam się, że bez odpowiedniego wsparcia ci ludzie nie mają szans. Znajdę jakiś sposób, żeby ich stamtąd wyciągnąć. Inos będzie ci wdzięczny. Bardziej niż jego wdzięczność przyda mi się oko. Tak, naturalnie. Dotrzymam słowa. Weź ten list. On otworzy przed tobą bramy klasztoru. Porozmawiaj z Pyrokarem, najwyższym z magów ognia. Pokaż mu to pismo, a on zaprowadzi cię do oka. Jeszcze jedno, zanim pójdziesz. Weź tę runę jako wyraz mojej wdzięczności. W chwilach potrzeby przeniesie cię ona bezpiecznie do miasta. Super. O to mi chodziło. Jakieś wieści? Muszę jakoś uratować tę ekspedycję. Musimy coś zrobić w sprawie tych smoków. Może oko Inosa zdoła nas jeszcze ocalić. No, najpierw musimy je zdobyć, a później się okaże. Dobra. To co? Idziemy do Bospera, idziemy tak samo na główny plac się dowiedzieć co i jak. To znaczy na targowisko, bo może będzie jakaś fajna broń. Czemu tutaj jest jakaś kobieta w domu? Trzeba po prostu słuchać. Wygląda trochę creepy, jak tak siedzi na krześle, a wszyscy są poza domem. Może mi się tylko wydaje? To tylko gadanie. Dobrze. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Tu pierwsze, co to Bosper mnie obchodzi? Gdzie się szwendałeś tyle czasu? Potrzebuję więcej skór. Przyniosłeś jakieś? No jasne. Mam dla ciebie kilka skór. Wilcza skóra? Nieźle. Skóra warga? Te bestie są niebezpieczne. Dobra robota. Przyjdź do mnie, jak będziesz miał następne. Kurczę, no mało gotówki. Pokaż mi. O, masz lepsze bronie, ale tylko jednoręczne, to mnie to nie obchodzi. Ale tak, mam dla ciebie skóry topielca, pazury, kość szkieletu, płytkę zostawiam, kość goblina możesz sobie wziąć. Okej, to jest potrzebne. Stare monety to możemy oddać gdzie indziej, posążek Inosa. Ciekawi mnie, czy ja ten posążek mogę oddać tej lasce tam w porcie. Więc zaraz tam też się przejdę i zobaczymy. List polecający do Pyrokara, mapa kopalni, Garonda, lista ziół, wiadomości, halo. Czy coś tutaj jeszcze jest ciekawego? Ach, bronie mam. Lekki orkowy topór, kiepski tasak, kilof, wilczy kieł, laga, laska. Muszę inną laskę znaleźć. Pogrzebacz, sztylet. W ogóle przypomniało mi się też, że musimy sobie dać dobry miecz półtora ręczny. Na razie go zostawię, chociaż nie będę go używać. Ale niech będzie. Ogarnęliśmy tutaj tę rzecz. Dwa trasa pójdziemy kiedy indziej. Nie musimy jeszcze robić tego teraz. Dzieje się, oj dzieje. Tutaj możemy jeszcze iść, tylko ja nie mam teraz za bardzo pieniędzy jeszcze. Także na razie to zostawimy też w spokoju. W ogóle, Rengaru, hej. To do ciebie mam też sprawę. Hej!
Jesteś jednym z nas. Pozwól, że coś ci powiem. Jeśli chcesz obrobić parę kieszonek w mieście, to uważaj na kupców. Te psu braty nieźle pilnują swojego towaru. Dam ci jednak wskazówkę. Kiedy będziesz łapał przedmiot, który chcesz ukraść jedną ręką, machaj drugą. To ich rozprasza. Okej, dzięki. Cześć, Kantar. Masz coś ciekawego? Teraz każdy. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Wybierz sobie. Nie wierzę w to. Runa mocy. No, to jest dobra broń. Kruczy dziób, nie. Ale ta runa mocy, no 60 obrażeń. Tak, to bardzo typowe. To na pewno ten półtora ręczny sprzedam. No jeszcze mi brakuje, no. Ale tak, nie będę... Ten jeden pancerz mogę sprzedać. Skórzany pancerz na razie zostawię. Runę strachu nie będę używać, ale zostawiam ją na razie. Kupujemy tą runę mocy. 60 siły. A ile ja mam siły w ogóle? To też jest istotne. Muszę iść. Jak sobie chcesz. Ojojoj, i tak muszę dać 20 w siłę. Kto mnie nauczy siły? Ktoś musi pracować. Kto mnie uczy siły u najemników? Klątwa, informacje. Handel, nauka. To nie. Nauka na farmie Onara. Torlof mnie uczy siły. 60 siły, czyli i tak potrzebujemy wbić nowy poziom. Tak, jeszcze z 1-2 poszukiwaczy będziemy mieli 25 punktów nauki. Kurczę, no ale muszę kupić tą broń. Po prostu muszę, bo mi to nie da żyć. Dobra, i tak się muszę dostać do farmy Onara, także zrobimy tak, że sobie weźmiemy teleport do przełęczy i pójdziemy sobie tamtędy. Tam jest ten smoczy zębacz. W sumie mogłabym się pokusić o to, żeby go zaatakować. W ogóle widzę, że Gana tutaj już nie ma teraz. To jest ciekawe, nie wiedziałam o tym. Dobra, chodź paskudo. Trzeba przyznać, że te smocze zębacze całkiem fajnie wyglądają. Oj, niepotrzebnie się tak dałam, powiem szczerze. Masakra. W sumie mogłabym zjeść rzeczy do zręczności też. Bo tak po prostu, bo nie będę robiła z tego i tak żadnych mikstur. Tam jest. Super. Jak się bawisz, Ćwoku? No. Super, mamy kolejny poziom. Przy okazji zobaczymy też, co Khaled ma. Bo może mieć coś lepszego jednak niż... no. To moglibyśmy iść do naszego kolegi. W sumie moglibyśmy się dowiedzieć, co się tutaj dzieje na farmie. Może też jest jakieś nowe zadanie, czy cokolwiek innego. Może to już jest ten moment, kiedy mogę wilkowi pracę załatwić. Jak wygląda sytuacja? Malak zniknął i zabrał ze sobą wszystko i wszystkich, którzy mogli dla mnie pracować. Mówił, że kieruje się w góry. Nie mógł już tu wytrzymać. Codziennie z przełęczy wypadają hordy potworów i grasują na płaskowyżu. To mnie wykończy. Gdybym tak miał przynajmniej kilku pomocników albo najemników. Był nawet taki jeden, co chciał dla mnie pracować, ale chyba zmienił zdanie. Zdaje się, że nazywał się Wilk. Wszystko będzie dobrze. Bez Malaka nic tu nie zostanie zrobione. Jeśli wkrótce coś się nie wydarzy, będę musiał opuścić swoje gospodarstwo. Mam nadzieję, że niedługo wróci. Czy to jest jako zadanie? Tak, samotność i bezradność. No oczywiście, że znasz tego człowieka, debilu. Dobra, nieważne. A Malak to w ogóle gdzieś tutaj chyba jest w okolicy. Także się przejdę tędy na farmę Onara.
No jest trochę tych zadań, bo trzeba przyznać, że drugi rozdział był dosyć ubogi w zadania poboczne. Przynajmniej jak na mój gust. Kolejny pan poszukiwacz. Dobra, gościu, pal wroty. Jezu. Poddaj się. Daj se żyć. Gdzie mój kryt jest? Nie wiem. Tam jest kolejny smoczy zębacz. Ja chyba będę musiała już pomału zainwestować w mikstury. Chociaż widzę, że jeszcze to mięso mnie całkiem fajnie leczy. Powinnam z niego korzystać. Masakra. O Boże. Dobra. Nie wiem, co mam więcej powiedzieć niż to, że naprawdę jest masakra. Tam były dwa smocze zębacze, nie jeden. Prawda jest taka, że tutaj będzie jeszcze gorzej. Ja wiem chyba, gdzie jest ten cały malak, ale... Chociaż nie no, z jednej strony mogłabym po niego po prostu iść teraz. No jasne. Tam jest. Masakra. Dobra, zaryzykuję. Chociaż i tak aktualnie spanie mi niewiele da, bo tak jest ta gra teraz skonstruowana. Że dopóki nie dostanę z klasztoru eliksirów, to mi to nic nie da. Dobra, ale malak był chyba gdzieś tutaj. Tam jest. O Boże, nie, po prostu nie ty. Co tu robisz? Uciekłem z farmy Bengara. Nie chciałem zostać rozszarpany przez jakieś stworzenie, które może w każdej chwili przekroczyć przełęcz. Nawet sobie nie wyobrażasz, jakie paskudstwa wyłoniły się stamtąd w ciągu kilku ostatnich dni. Chyba jednak mogę to sobie wyobrazić. Bengar cię potrzebuje. Chcę, abyś wrócił na jego farmę. Jeszcze nie zwariowałem. Tam jest niebezpiecznie. Nigdzie się stąd nie ruszam. Jak ci się tu żyje? Muszę tylko uważać na bandytów. Z dwojga złego wolę to. Okej, czyli najpierw musimy załatwić ochronę. Niestety, ale muszę się wyleczyć, bo ten debil ciska we mnie wszystkim, czym się da. Ale jest kiepsko, nie? Podoba mi się bardzo to, że malak ma to w dupie. O bogowie! Walka! Ale oni wydają ciekawe dźwięki z siebie, naprawdę. Odłóż te broń. Czy on miał miksturę prędkości? Jak najbardziej. Masakra w ogóle się gdziekolwiek dostać, nie? Poszukiwacze to jest chyba najgorsze po prostu, co może być. Jeszcze do Sekoba trzeba iść. Najemnik. Pierwsze co zrobię, to się u Torlofa nauczę chyba siły. Ciągle to samo. Sam by na to nie wpadł. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Moje zdanie i tak nikogo nie obchodzi. Nie zasłużył sobie na to. Gdzie się podziewałeś? Byłem w Górniczej Dolinie. Tam są smoki. Paladynom nieźle się od nich oberwało. Moje zdanie i tak. Czyżby? Zatem w tych opowieściach jest jednak trochę prawdy. Li na pewno się tym zainteresuje. To się nigdy nie zmieni. Nie mów, że o tym nie wiesz. Masz dla mnie jakieś nowe zadania? Widziałeś tych gości w czarnych kapturach, którzy kręcą się w pobliżu? Jest z nimi coś nie tak, mówię ci. Gdy byłem na morzu,
Widywałem różne dziwne rzeczy, ale tych zakapturzonych naprawdę się boję. Poszli w kierunku obozu bandytów. Pod górami na południowym krańcu doliny. Może powinieneś się tam wybrać i zrobić z nimi porządek. Dobra, to już wiem, gdzie pójdziemy. Ale na początek siłę mi daje. To tylko plotki. Nie mówię ci przecież. Nie powinno być progów chyba na siłę. Nikt mnie nie słucha. Nie ma. Świetnie, doszło do mnie nic na ten temat. Mamy teraz siły 60. Dobra, wszystko się zgadza. Zobaczymy, jak tutaj z bronią, a jak nie, to kupimy tamtą. Jeszcze pójdziemy do tego gościa, który tutaj jest, do Wasilego, tak? Tak. Mam monetki dla ciebie. Mam przy sobie pewną starą monetę. Pokaż mi ją, proszę. O, tak. Niewiele mógłbyś za nią kupić. Dam ci za nią jedną sztukę złota. Zgodnie z nominałem. Trochę to mało. Co powiesz na dwie? Chyba żartujesz. Jeszcze do... Serio? Wiesz, ile ci za nią zapłacę. Dobra, może być. Chyba, że... Nie, chyba ją jednak zachowam. Zobaczysz. Dobra, kurde, widzę, że się nie da. Umowa stoi. Umowa... Wspaniale. Jeśli będziesz miał takich... Dobra. Interesują cię jeszcze stare monety? Jasne. Masz jakieś? Kilka. Dzięki. Oto twoje pieniądze przy... Dobra. Niech będzie i tak. Idziemy do Lee. Tylko jeszcze najpierw pójdę tutaj do tego gościa właśnie z broniami. Hej. Nie mówię ci przecież nic nowego. Jaką broń... Pokaż mi, co ty masz. Mam swoje. Masz topór bojowy. Ale ja wolę broń... Ja wolę miecz niż topór, czyli jednak tam to, co Kantar ma, jest lepsze. Tutaj Gorn w ogóle już powinien chyba być. Jest, jak najbardziej. Wszystko w porządku? Uratowałeś mój tyłek, kolego. Nigdy ci tego nie zapomnę. I to nie jeden raz. Co będziesz teraz robił? Najpierw zamierzam porządnie się najeść. Wiadomo już, komu można ufać. A potem? Kto wie... Może wrócę do kolonii. Ktoś musi mieć oko na orków. Nie chcemy chyba, żeby bez ostrzeżenia zapukali nam do drzwi, nie? I tak nikogo nie obchodzi. Dobra, na razie to tyle. A, dobrze, że jesteś. Co się stało? Zobacz, co znalazłem w starej kaplicy. To magiczna runa. Jeśli się nie mylę, przeniesie cię z powrotem na tę farmę. Pomyślałem, że może ci się przydać. Gdybyś wdał się w bójkę z najemnikami, nie ma sprawy. Ale jak ruszysz wieśniaka, od razu pobiegnie na skargę do Onara, a potem ja muszę coś z tym zrobić. Musisz wysupłać parę groszy. Pieniądze zgarnie Onar, ale potem wszyscy zapomną o sprawie. Ile? 50 sztuk złota. O czym ty do mnie mówisz w ogóle? Przecież wiedział o tym wcześniej. Nie wiem. Chcę zapłacić grzywnę. Mądry chłopiec. Dopilnuję, żeby pieniądze trafiły do Onara. Sprawę możemy uznać za załatwioną. To było oczywiste. Wracam z Górniczej Doliny. Tamtejszy zamek został zaatakowany przez smoki. A więc to prawda. Nic nie mogę na to poradzić. Lares wspominał coś o smokach, które miały się kręcić wokół miasta. Prawdę mówiąc, nie dawałem temu wiary. Nie doszło do mnie. Co się stało z paladynami? Rozbici, zdziesiątkowani. Wierzyć we wszystko. I bardzo dobrze. Może Lord Hagen przemyśli jeszcze raz moją propozycję. A jeśli nie... Znajdziemy inny sposób na wydostanie się stąd. To było oczywiste. Uwolniłem Gorna. Dobra robota. Ten facet jest więcej wart niż Sylwio i jego chłopcy razem wzięci. Trudno mi w to uwierzyć. Nie masz dla mnie jakiejś lepszej zbroi? Jasne, że mam. To mnie wcale nie dziwi. Ciężki pancerz. Ale najpierw zrobimy sobie zbroję od Wilka. Nie masz dla mnie żadnej roboty? Ciągle ci mało, co? I tak siedzisz w niezłym bagnie. Czego jeszcze chcesz? Kolejnego zlecenia. W końcu jestem najemnikiem, prawda? W porządku. Mam coś w sam raz dla ciebie. Mam pewien rachunek do wyrównania z miejskim sędzią. Najchętniej sam bym się tym zajął. Musiały pojawić się. Ale paladyni nie dopuszczą mnie do jego domu, nawet na odległość celnego rzutu kamieniem. Sprawa jest dość delikatna, więc uważaj. Pójdziesz do sędziego i zaoferujesz mu swoje usługi.
Spróbujesz zdobyć jego zaufanie i wykonasz dla niego kilka szemranych zleceń, póki nie znajdziesz na niego jakiegoś haka. Ten wieprz tapla się w takim bagnie, że nie powinno to być trudne. Tylko przynieś mi solidne dowody. Chcę, żeby po ich ujawnieniu facet trafił do paki na resztę swojego życia. I pod żadnym pozorem go nie zabijaj. To by było zbyt proste. On ma najpierw trochę pocierpieć, zrozumiano? I jak myślisz? Dasz radę? Myślisz, że ja mam lepiej? Czemu nie ma sprawy? Nie słucha? Ile? Twoja nagroda zależy od tego, jeżeli co mi tego przyniesiesz, nie więc nie dobrze się postaraj. Okej. Tak jak mówisz. A tutaj już pogadaliśmy. A więc to prawda. Tak, to już gadaliśmy. Nie wiem, dlaczego ta opcja cały czas jest. Słyszę o tym po raz pierwszy. No to co, chodźmy od razu jeszcze do Wilka. Po pierwsze, będzie miał nową pracę. Możemy jedynie przeczekać. Nikt mi ci przecież nic nowego. Jest okej. Rzeczywiście prawda. Tak jakby mnie to cokolwiek. Mówią co i owo. Nie zasłużył sobie. Nikt nie chce wiedzieć. Podobno umiesz sporządzać zbroje z pancerzy pełzaczy. Tak, to prawda. Skąd wiesz? Wszystko, co się słyszy. Powiedział mi o tym myśliwy imieniem Gestad. Mógłbyś zrobić taką zbroję dla mnie? Jasne. Przynieś mi tylko 10 pancerzy pełzaczy. Ile to będzie kosztować? Nie ma o czym mówić. Nie wezmę pieniędzy od starego drucha. Słyszę o tym po raz pierwszy. Okej, 10, tak? Może tak dalej być. Trzeba po prostu słuchać. Nie wiadomo już. Chyba znalazłem na farmie Bengara pracę w sam raz dla ciebie. Słucham. Przełęcz do Górniczej Doliny kończy się tuż przy farmie Bengara. Biedak ma więc mnóstwo problemów z różnymi bestiami, które schodzą z gór. Trudno być. Przydałby mu się ktoś do obrony farmy. To rzeczywiście niezła propozycja. Przynajmniej nie musiałbym tu siedzieć i gapić się tęsknym wzrokiem na kuźnię. W porządku. Jako, że jesteś jednym z nas, złożę ci specjalną ofertę. Daj mi 300 sztuk złota i mogę ruszać w drogę. To się nigdy nie zmieni. Oto twoje złoto. Świetnie. Nim wyruszę na farmę Bengara, zastanowię się, kogo mógłbym zabrać ze sobą. Mówią to i o... Do zobaczenia! Dobra, super, dzięki, Wilk. Nie musisz mi tego... Trudno mi w to uwierzyć. Nie wiem już, w co wierzyć. Naprawdę, dlaczego nie pracujesz? Jeszcze nie słyszałeś? Paladyni aresztowali Beneta! Nie sądzę, żeby coś się zmieniło. Naprawdę w to wierzysz? Co się stało? Byliśmy na zakupach w mieście, kiedy nagle usłyszeliśmy krzyk. Nie mam czasu. Tu są, pojmać ich! O rany, ale się przestraszyłem. Uciekałem, jakby ścigało mnie całe stado demonów. Bennett był tuż za mną. Nie wiem, co się stało, ale kiedy dotarłem do bramy miasta, jego już nie było. Musiał się zgubić gdzieś po drodze. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać wbrew. Jaki zarzut postawiono Bennettowi? Morderstwo! Podobno zabił paladyna, co za wierutna bzdura! Przez cały czas był tuż obok mnie! Więc dlaczego nie pójdziesz do miasta i nie wyjaśnisz całej sprawy? Naprawdę w to wierzę. Zamknęliby mnie do pudła jako jego wspólnika, szczególnie w obecnej sytuacji. Sytuacji? No wiesz, Onar, to się musiało tak skończyć. Trudno być tego pewny. To on naprawdę. Jak zareagowali na to wasi najemnicy? Oczywiście nie wiem dokładnie, co zamierzają, ale niektórzy z nich są naprawdę wkurzeni. Domyślam się. Gdyby to zależało od nich, natychmiast zaatakowaliby miasto, żeby odbić Beneta. Porozmawiaj z Lee, może coś da się zrobić. Dobra, Boże, co tutaj się dzieje w ogóle? Naprawdę, ten trzeci rozdział to jest masakra totalna. Może Lee coś jeszcze powie, no a jak nie, no to... To nie, po prostu nie. Zakończymy sobie, myślę, że odcinek w tym miejscu za chwilę już. Nie wiadomo już, komu można ufać. Nie trzeba mi więcej. Co z Bennettem? A, już słyszałeś. Sukinsyny zamknęły go w pace. Nie dowie. Jakbym nie miał dość problemów ze swoimi ludźmi. Teraz muszę jeszcze zająć się paladynami. Inaczej bym się do tego zabrał. Co zamierzasz zrobić w sprawie Bennetta? Jeszcze nie wiem. Moi chłopcy najchętniej pobiegliby od razu do miasta, żeby wbić Hagenowi zęby do gardła. Czemu nikt mnie nie słucha? Na szczęście mamy za mało ludzi, żeby przeprowadzić taką operację. Prawdę mówiąc, to nie w moim stylu. Możemy jedynie przeczekać. A więc zamierzasz tu czekać na rozwój wydarzeń? W żadnym wypadku. Lares wciąż siedzi w mieście i próbuje wykombinować, jak wyciągnąć Bennetta. Póki co próbuje jakoś utrzymać moich ludzi w ryzach.
Mam tylko nadzieję, że Lares się pośpieszy. Słyszę o tym po raz pierwszy. A, zanim zapomnę. Buster chce z tobą porozmawiać. Nie chciał mi powiedzieć, o co chodzi. Może powinieneś do niego zajrzeć. Słyszę o tym po raz pierwszy. Kurczę, w ogóle... Mogę ci jakoś pomóc? To mnie wcale nie dziwi. Mogę ci jakoś pomóc w tej sprawie z Bennettem? Mam swoje Jasne. Zdanie na ten temat. Odrobina sprytu i rozsądku na pewno nie zaszkodzi. Bym się do tego zabrał. Inos świadkiem, że pęta się tu wystarczająco wielu idiotów. Idź do miasta i postaraj się wyciągnąć stamtąd Bennetta. Tylko się pośpiesz. Nie wiem, jak długo zdołam utrzymać moich ludzi w ryzach. Kiepska sprawa. Jakieś wieści w sprawie Bennetta? Trudno nie, nadal tego... wiemy za mało. Okej, okay, czyli to wiemy. Od dawna. Jeszcze Buster chciał ze mną rozmawiać. Sobie na to. Masakra, Jezu, dlaczego to jest tyle zadań nagle i wszystkiego, nie? Może ty chociaż nic nie chcesz ode mnie? Nie, towary mogę, dobra. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Buster, no Buster jest na drugim końcu wszystkiego. Ale dobra, się tam przejdę, niech będzie. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach? Przejdę się i tam skończymy odcinek na samym środku wszystkiego. Jeszcze musimy iść na farmę Sekoba, może zapytać, co tam się dzieje. Dobra, wyciągnę sobie łuk, bo może tutaj być jakiś... poszukiwacz. O Boże, ile ich tu jest. Dobra, wiecie co? Myślę, że... pójdziemy z powrotem teraz do Maleta i zobaczymy, co tam się dzieje. Bo chciałabym mu powiedzieć, że już chyba może iść na farmę z powrotem. Chyba. Ojejku, naprawdę, za dużo tego wszystkiego. Bengar cię potrzebuje. Chcę, abyś wrócił na jego farmę. Jeszcze nie zwariowałem. Tam jest niebezpiecznie. Nigdzie się stąd nie ruszam. Zatrudniłem najemnika, który będzie pilnował farmy. To zupełnie co innego. Ale zaraz, kto będzie go opłacał? To już mój problem. Chyba odebrałeś mi wszystkie argumenty, prawda? Prawda. Dobrze, a zatem wrócę na farmę. Mam nadzieję, że ten twój najemnik zna się na rzeczy. Dobra, to jeszcze pójdę do Bengara w takim razie i na tym zakończymy. Jezu, ale młyn, co tutaj się dzieje w ogóle? Ja już w ogóle zdążyłam zapomnieć o tym, że tutaj jest tyle rzeczy do zrobienia, bo faktycznie trzeba przyznać, że rozdział drugi jest krótki i za wiele do zrobienia nie ma. Głównie rzeczy fabularne, bo sami widzieliście, że z zadań pobocznych to tak naprawdę połowa to były zadania poboczne, które nie były zadaniami pobocznymi. To znaczy mogliśmy na przykład pomóc w wybijaniu topielców, ale nie było to nigdzie w dzienniku. Chociażby. Ja chyba źle poszłam, czy dobrze? Nie wiem. Chyba dobrze. Tak, jest okej. Jeszcze w ogóle też trzeba będzie iść właśnie w okolice wieży, gdzie jest Dexter, bo tam jeszcze w ogóle nie byłam. A tam podobnoż są pełzacze, więc tam byśmy poszli po te płytki. Tylko zanim tam też pójdę, to pójdę najpierw po nową broń do miasta. I w sumie może jeszcze załatwimy to dzisiaj. Najwyżej będzie dłuższy film, a kolejne postaram się po prostu robić trochę krótsze. No bo wiecie, naprawdę tego jest dużo. Dobra, no Bennett powinien być zadowolony, bo zatrudniliśmy mu jakby ochronę i dodatkowo wrócili jego ludzie, więc chyba jest happy. O, wilk już tutaj jest, widzę. To było oczywiste. Malak wrócił. Najwyższa pora. Myślałem, że już nigdy go nie zobaczę. Nie doszło do mnie nic na ten temat. Znalazłem ci najemnika. Nie miałem u siebie jeszcze nigdy kogoś takiego. Mam nadzieję, że to się uda. Jeżeli on tego nie widzi. Proszę, weź to. Sądzę, że ci się przyda. O, dziękuję. Wszystko będzie dobrze. Malak wrócił, ale sytuacja niewiele się zmieniła. Jeśli nie zdarzy się jakiś cud, wszyscy tu zginiemy. A co z najemnikiem? Widzę, że lubisz mi robić bardzo duże problemy. Czemu ta gra tak nagle tnie? Dobra, jeszcze do miasta portowego się wybiorę. O Boże, na serio? Teraz muszę biec na targowisko.
Dobra, niech będzie. Moi drodzy, w międzyczasie ja już się z wami będę żegnać. Dziękuję wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Wiem, że znowu był długi, tak jak dwa ostatnie, ale no, kurde, nie idzie się oderwać, bo jest tyle do zrobienia, że naprawdę. No i jeżeli wam się film podobał, to zachęcam was do zostawienia po sobie łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Ja zaraz już będę leciała montować dla was ten film i pójdę prawdopodobnie już robić obiad, bo jest taka pora. No i co? I trzeba będzie tutaj się zająć i tak sprawami w mieście, dlatego się tutaj przeniosłam, no bo mamy zadanie od Lee i to nawet nie jedno, bo z sędzią i z Bennettem. Kantar, dawaj mi ten miecz. Gdzie ty masz tą broń? Co tu się stało? Ja kupiłam tę broń? Nie kupiłam jej. Czemu ona zniknęła? Pokaż. Wybierz. Co tutaj się stało, do cholery jasnej? No nie, nie wierzę w to po prostu. Czy ja tą broń będę musiała szczytować? Muszę iść. Jak so? Życzcie mi powodzenia, bo już widzę, że będzie naprawdę dziwnie. Zrobimy jeszcze wczytanie i może to powinno coś dać? Specjalnie się nauczyłam pod to siły, a ten nagle tego nie ma? Nie, bo po co? Już kupiłam książkę do broni dwuręcznej, nie jednoręcznej. No właśnie. Muszę iść. Jak? Ale bieda, chyba trzeba będzie cheatować tą broń. Dobra, dzięki wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego materiału. Jeżeli wam się film podobał, tak jak już mówiłam, zostawcie coś po sobie. No, a ja mam teraz mindfucka i cóż, idę montować ten film. Cześć!